Przed materiałem mamy pytanie do was. Kto według was obecnie zasługuje na miano najlepszego snajpera w Polsce? Flashpoint powolnymi krokami zbliża się ku końcowi, a my na pewno zapamiętamy ten turniej w gorzko-słodki sposób. Głównie ze względu na tą absurdalną sytuację z Nipem, ale również przez to, jak blisko Anonymo było osiągnięcia czegoś o wiele większego niż w rzeczywistości im się udało. Co prawda spotkanie na Complexity to był spory pogrom, jednak przez praktycznie cały turniej walczyli ramię w ramię z najlepszymi zespołami świata i dostarczyli tyle emocji, co żadna inna polska formacja w ostatnich latach. Tak w sumie a propos tej słabej organizacji Flashpointa, to serwis Epic Pace wychwycił, jak naprawdę powinien zareagować organizator na problemy w samym meczu. Jak dobrze pamiętacie, Flashpoint forsował rozegranie pełnego BO3 w meczu Anonymo na Ninjas in Pyjamas, nawet kiedy byli świadomi problemów, jakie mieli Device i spółka. Dwa dni temu na SA stało się coś podobnego, choć kłopot nie dotyczył stricte skoków w losie, a po prostu wysokiego pingu. No i organizator zareagował zupełnie inaczej. Mecz Gamer Legion na Endpoint został dwa dni temu wstrzymany o pierwszej mapie po tym, jak zawodnicy jednego zespołu zgłosili, że mają problemy z pingiem. SA, widząc, że raczej nie będzie widocznej poprawy, po prostu przełożyli mecz na jeszcze nieznany termin za zgodą dwóch drużyn, przez co nikt nie czuje się pokrzywdzony. To samo powinno wydarzyć się na Flashpoint już na pierwszej mapie, kiedy nawet zawodnicy Anonymo chcieli rozegrać mecz w inny dzień, widząc, jakie problemy ma NiP. Jak zapewne wiecie, na Hellcase można otwierać różne skrzynie i upgrade'ować skiny. Kod Piki da wam darmowy balans na start, a dzięki Piki bonus dostaniecie aż 15% więcej do wpłat. Formy płatności to szybkie przelewy, kryptowaluty czy oczywiście skiny z CSGO. Zachęcamy również do sprawdzenia opcji premium. Serdecznie zapraszamy do wypróbowania Hellcase'a, link standardowo w opisie. Wczoraj do Counter-Strike'a zawitała nowa aktualizacja, która co ciekawe tym razem nie poprawia jedynie rzeczy w tłumaczeniach. Valve postanowiło bliżej przyjrzeć się nowym mapom, w tym oczywiście Ancient. Zostało tam naprawione kilka rzeczy, jednak gracze wciąż potrafią wychwycić coś nowego, co psuje wrażenia z rozgrywki na tej nowo dodanej mapie. Poza tymi zmianami na mapach, Valve poprawiło też rzecz związaną z obróconą skrzynką. Dobrze pokazuje to jeden z materiałów wysłany na Reddicie. Jak sami widzicie, hitbox tego obiektu jest zupełnie skopany, ponieważ jest obrócony. Przez co strzały trafiały w ten niewidzialny pionowy artefakt zamiast bezpośrednio w skrzynkę. Teraz jednak nie powinno mieć już to miejsca. Tak jeszcze z pomniejszych rzeczy, pozycje trenerów są teraz zapisywane bezpośrednio w plikach kopii zapasowych rund, przez co łatwiej będzie wykryć, czy ktoś używał wam dobrze znanego coachbuga. Ponadto naprawiono jeszcze kilka mniejszych błędów. Ogólnie cały update waży prawie 300 MB i tym razem więcej poprawia, aniżeli psuje. A to z pewnością spory plus. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do obecnej sytuacji Anonymo w ich walce o Majora. W rzeczywistości Polacy wygrali jedynie jedno spotkanie w ramach Flashpointa na duńskie Hyenas. Wydawałoby się zatem, że Anonymo będzie dosyć mocno oddalone od dostania się do tego największego turnieju w roku. Patrząc jednak na sam ranking, nie wygląda to aż tak źle. Polakom brakuje jedynie jednej lokaty od dostania się do Majora jako contender. Anonymo prawdopodobnie dostanie też zaproszenie do zamkniętych kwalifikacji do kolejnego turnieju RMR, więc nie mamy tak tragicznej sytuacji, jak może się wydawać. Suwek podsumował Flashpointa w wykonaniu Polaków, stwierdzając, że z tyloma bliskimi wynikami myślę, że rezultat mógłby być inny. Działo się wiele rzeczy, które namieszały nam w głowach. To i tak przyzwoite pierwsze kroki tej drużyny. Dzisiaj dodał jeszcze, że zawodnicy wrócili już do swoich domów i mają 3-dniową przerwę. W tej chwili głównym celem Anonymo jest SEA Premier na kilka następnych tygodni. Występ Polaków podsumował też Torin. Jak napisał, przykro jest patrzeć na Anonymo, które odpadło z Flashpoint po tylko jednym BO3, na które zwracałem uwagę. A tak jeszcze pozostając przy tym turnieju, to Kay znalazł się w czołówce rankingu największej ilości asyst, nieznacznie tylko przegrywając z trzema zawodnikami znajdującymi się przed nim. Jeśli chodzi natomiast o procent headshotów, to tutaj Kalar nie ma sobie równych w porównaniu do innych graczy Anonymo. Jak widać, ta dwójka młodych graczy spisała się naprawdę nieźle. Już dzisiaj o godzinie 18 rozpoczną się lanowe finały Polskiej Ligi Esportowej. Najpierw Izakobors zmierzy się z Paktem, a później Honoris podejmą ekipę Illuminar. Wszystko to odbędzie się w Kinguin Performance Center. Gracze będą walczyć o łączną pulę 100 tysięcy złotych oraz indywidualne nagrody, które będą fundowane przez Marcina Gortata. A tak jeszcze pozostając w sumie przy Honoris, to dzięki tytułowi Mistrza Polski mieli zapewnionego slota do ESL National Championship, tym samym walcząc o play-iny IM Cologne. Niestety Polacy przegrali swoje spotkanie na ekipę Notisa 0-2 i tym samym odpadli już z walki o ten wielki turniej. Jak informuje jedna z osób odpowiedzialnych za turniej Sprint Sweet Spring, od następnej edycji w puli ma na stałe zagości Ancient.
Jak stwierdził, zespoły miały wystarczająco dużo czasu, aby się do tego przygotować i już nie może doczekać się tej świeżości na scenie. Pozostając przy obecnej edycji tego turnieju, to mamy niesamowicie dobrą sytuację. Trzy nasze rodzime formacje dostały się do playoffów tych rozgrywek. Są to Izakobors, Wisła Kraków oraz AGO. W drabince pucharowej będzie kilka mocnych ekip, więc Polacy nie będą mieli łatwego zadania. Pamiętajmy, że za pierwsze miejsce w tym turnieju drużyna wywalczy slota na zawody LAN-owe, które odbędą się w 2022 roku. Więc z pewnością jest o co walczyć. Ukraińska formacja Akuma wręcz przejeżdża się po każdym swoim rywalu w playoffach Epic League CIS, w którym zdobywa niezwykle ważne punkty do Majora. Sergiz i spółka najpierw pokonali na swojej drodze murowanych faworytów, czyli Natus Vincere, a potem również silny Virtus Pro i to naprawdę jednostronnymi rezultatami. Wygląda na to, że na scenie CIS rośnie kolejna niesamowita drużyna na miarę top 10 świata. Akuma już w sobotę zmierzy się z obecnym top 1, czyli Gambitem. Już jutro osoby odpowiedzialne za Faceita będą testować nowy dodatek do FPL-a, który będzie nosił nazwę FPL Battles. Jak twierdzi Mikey, jest to duża rzecz, nad którą pracowali dosyć długo. Już niedługo zapewne poznamy więcej szczegółów w tym temacie. Jeśli chodzi już stricte o końcówkę Flashpointa, to w grze o finał pozostały jedynie dwie formacje. G2 dzisiaj zmierzy się z Ninjas in Pyjamas o wejście do wielkiego finału, w którym czekają gracze Maus Sports. Jak stwierdził Device, jest bardzo dumny z wczorajszego wyniku. Heroic to tak silna drużyna i był to mecz najmniejszych błędów. Brazylijska zawodniczka organizacji Made in Brazil kończy swoją profesjonalną karierę w CSGO i zostaje content creatorem dla Mibru. Boca Juniors Gaming kompletuje swój skład młodych graczy z Argentyny, Chile i Kazachstanu. Opening it up. Ledge. Acor goes for the swing, and that's all up to Rops. He's already able to take down Jack. Now he finds Omenek and CT, and Rops converts it. 1v. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podejście swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a korzystając z naszych kodów, tym samym wspieracie też nasz kanał. No i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.